Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się pierwszymi wrażeniami z użytkowania Xperia Z1 Compact. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Ogólnie wykonanie samego telefonu nie odbiega ono znacząco właśnie od Z1, jest naprawdę bardzo solidne. Oczywiście mamy dwie tafle szkła oraz ten jakby korpus z aluminium, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jedynym mankamentem jest to właśnie, że te szkła są pozabezpieczone jakąś taką słabej jakości folią i po prostu bardzo łatwo zbierają różne zarysowania. Przechodząc do samego ekranu, przekąt na tylko 4,3 cala. Dla innych to może być zaleta, dla innych wada. Dla mnie to jest coś tak pomiędzy, ponieważ ten ekran jest jednak troszeczkę dla mnie za mały. Ale myślę, że osobom właśnie o małych dłoniach powinien bardzo fajnie podpasować, czy użytkownikom poprzednim iPhone'ów. Więc może to być plus, może to być minus, w zależności właśnie od użytkownika. Oczywiście odwzorowanie barw i zagęszczenie pikseli jest naprawdę świetne. I przede wszystkim kąty widzenia są dużo lepsze niż to się miało w Z1. Po prostu ekran nie robi się popielaty i to jest naprawdę na plus. Kolejną bardzo fajną rzeczą jest bateria. Ma ona pojemność 2300 mAh, ale przy tym ekranie radzi sobie bardzo świetnie i jak do tej pory uzyskałem 4,5 godziny na podświetlonym ekranie i to było w trybie mieszanym, trochę Wi-Fi i trochę 3G. Tak więc bateria też jest bardzo mocną stroną tego telefonu. Kolejną mocną stroną również jest aparat. Ale myślę, że to już taka domena nowych Z-ek, czyli po prostu bardzo dobry aparat. Oczywiście to jest ten sam moduł, co mamy w Xperia Z1, czyli 20,7 megapiksela. Naprawdę zdjęcia wychodzą bardzo fajne, bardzo, bardzo fajnie to jest po prostu wszystko zrobione. Co do szybkości działania, na KitKacie nie ma się do czego przyczepić, naprawdę wszystko tu śmiga jak należy. I naprawdę no, super jest po prostu pod względem płynności, no, przez to, że ta nakładka jest po prostu w miarę lekka i nie obciąża samego systemu. Ale co do wady tego KitKata, a w zasadzie tej aktualizacji, umówiło się, że powinna zostać dodana tutaj opcja, że po prostu możemy obudzić sobie ekran dwuklikiem na właśnie ekran. Niestety nie dodano tego tutaj i z tego co wiem w Z1 też tego nie ma, ale podobno ma być to wprowadzone, no zobaczymy. Ale myślałem, że właśnie to tutaj będzie w tej aktualizacji, niestety nie ma. No i tutaj to jest taki mały minusik, można powiedzieć. Ogólnie telefon jest fajny dla osób, które uprawiają różne sporty, ponieważ jest lekki, wodoodporny, kurzoodporny, tak więc no, myślę, że fajnie się nadaje do tego typu zastosowań i myślę, że właśnie taki target osób bardzo powinien się właśnie ten telefon spodobać takim osobom. No i myślę, że chyba w pierwszych wrażeniach to było na tyle. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z samego telefonu, działa bardzo fajnie, jest bardzo poręczny przede wszystkim. Ale tak jak mówiłem, ten rozmiar no, byłby troszeczkę dla mnie za mały. Aha, i jeszcze chciałem dodać, że głośniczek, który jest tutaj zamontowany, bo on jest, no, powinien być teoretycznie przytłumiony przez to, że ma być odporny na wodę, ale tak nie jest. Jest naprawdę bardzo czysto gra i przede wszystkim bardzo głośno, więc głośniczek też uważam, że jest lepszy niż w Z1. Dobra, tak więc w pierwszych wrażeniach myślę, że to było chyba na tyle. Oczywiście pojawią się kolejne filmy o wydajności, o testach syntetycznych, no i na koniec oczywiście zrobimy sobie recenzję tego smartfonu. Tak więc dzisiaj to jest na tyle. Oczywiście w razie pytań, możecie oczywiście kierować je na Facebooka, na Twittera, na maila lub po prostu w komentarzach. Tak więc dzisiaj ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.